Bardzo dziękuję pani prezydent za zaproszenie i za powitanie i stworzenie niezwykle miłej atmosfery tej mojej wizyty w Chorwacji, tej mojej wizyty w Zagrzebiu. To nie jest pierwszy raz, kiedy jako prezydent Rzeczypospolitej jestem w Chorwacji, bo spotkaliśmy się z panią prezydent w Dubrowniku rok temu w czasie wakacji właśnie na szczycie inicjatywy Trójmorza, na spotkaniu głów państw Trójmorza, gdzie razem z panią prezydent byliśmy współgospodarzami. I teraz, dosłownie za 3 tygodnie, będziemy współgospodarzami szczytu Trójmorza, który będzie miał miejsce w Polsce, który będzie się odbywał w Warszawie. Mamy taką współpracę między prezydentami, że w zasadzie można powiedzieć, że współpraca polsko-chorwacka, ta polityczna, jest wzorcowa. Dołożę wszystkich starań ku temu, aby poprawiła się także ta współpraca gospodarcza, ta współpraca biznesowa. Są ze mną przedstawiciele polskiego biznesu na tej oficjalnej wizycie tutaj w Zagrzebiu. Mam nadzieję, że ta wymiana handlowa się zwiększy i że zwiększy się ona także poprzez polskie inwestycje w Chorwacji, że ten przykład inwestycji w porcie w Rijece będzie takim dobrym przykładem i będzie zarażał polski biznes do tego, żeby w Chorwacji właśnie swoje interesy lokować, żeby tutaj inwestować. Chorwacja jest krajem bardzo lubianym przez Polaków, bardzo cenionym także jako miejsce wypoczynku wakacyjnego i myślę, że wielu biznesmenów w Polsce z całą pewnością będzie rozważało inwestycje w Chorwacji jako w kraju przyjaznym, kraju stabilnym, kraju członkowskim Sojuszu Północnoatlantyckiego, Unii Europejskiej, a więc przede wszystkim także i kraju bezpiecznym.